Poważna awaria sieci trakcyjnej w Katowicach spowodowała duże utrudnienia w kursowaniu pociągów przez stolicę województwa śląskiego. Wiele składów było opóźnionych o kilkadziesiąt minut, ale były też opóźnienia sięgające ponad 160, a nawet 214 minut. Do uszkodzenia sieci trakcyjnej doszło prawdopodobnie po godzinie 4 rano na stacji Katowice-Zawodzie. Prawdopodobnie, ponieważ o przyczynach awarii PKP PLK jeszcze szczegółowo nie informuje. Jak przekazał rzecznik prasowy spółki, w pierwszej kolejności prace skupiały się na przewróceniu ruchu pociągów. Do godziny 14 jazda odbywała się wyłącznie jedynym torem. 14.30 przywróciliśmy rozkładowy jazdy pociągów. Zawsze w pierwszej kolejności nasze działania skupiają się na tym, aby przywrócić ruch pociągów. Następnie będziemy analizować dokładnie, co było przyczyną tego, że ta sieć miała usterkę. Więc w tym momencie najważniejsze jest to, żeby pociągi przyjeżdżały dwoma torami. Do awarii doszło na trasie pomiędzy stacjami Oświęcim-Katowice, gdzie utrudnienia były największe. Jednak opóźnienia dotknęły też pasażerów innych składów.